Witam ponownie. Jesteśmy na interi.pl i na rmf24.pl. Gdzie jest, kontynuując, a nawet powiedziałbym kontynuując dalej, chociaż nie wiem, czy ironia w podkreślaniu błędów językowych polityków będzie wychwytywalna, ten wątek Andrzeja Dudy. Co się stało takiego, że pani wspiera swojego konkurenta? Gdzie pani widzi w nim ten dynamizm? Ja przede wszystkim widzę, że to nie jest żyrandolowa prezydentura, ponieważ przede wszystkim reaktywowanie wektora gospodarczego w kierunku Azji było nam bardzo potrzebne, a wcześniej mieliśmy do czynienia z prezydentem, który bezwolnie wykonywał tylko i wyłącznie zalecenia Platformy Obywatelskiej. Ja nie rozumiem przekazu i próby ukucia narracji, iż Andrzej Duda tylko i wyłącznie jest prezydentem, który działa zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości. A co zrobił Bronisław Komorowski? Jeżeli nie zawetował żadnej ustawy, to ludzie mają prawo myśleć, że całkowicie popiera to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, ludzie mają prawo myśleć wszystko. Natomiast, panie redaktorze, przede wszystkim Andrzej Duda uznał, tak widzi swoją prezydenturę, i już pamiętajmy, że to jest dopiero rok, a nie 5 lat, iż od polityki międzynarodowej należy zacząć. I jest to słuszne, szczególnie w przypadku kryzysu, który toczy Unię Europejską. Reaktywowanie obrębu Grupy Wyszehradzkiej, co Andrzej Duda robi, ten wektor właśnie na Azję, reaktywowanie relacji z Chinami, tudzież w ogóle zdefiniowanie ich na nowo, to są bardzo ważne komponenty, które odbiją się w przyszłości na naszym życiu gospodarczym. Także. Nie, no, świetnie, tylko że cała aktywność prezydenta w tej dziedzinie polegała na tym, że pojechał do Chin. No nie tylko, ponieważ mieliśmy do czynienia z festiwalem wizyt zagranicznych bardzo potrzebnych, bardzo dla nas ważnych. Pani i świat wreszcie zobaczył. Pani wspomniała teraz o azjatyckim kierunku, był w Chinach. To dobrze, na pewno, jasne, musimy robić z Chinami biznes, ale czy to jest ta aktywna prezydentura, to pełne zaangażowanie w sprawy, które bezpośrednio dotykają Polaków? Ale pan naprawdę uważa, że po roku można zrobić wszystko? Andrzej Duda stwierdził, że akcent na politykę międzynarodową będzie przyświecał pierwszemu tym 12 miesiącom jego prezydentury. I widać to wyraźnie. Natomiast ja widzę inne zjawisko, kiedy opozycja próbuje wszelkimi sposobami zmusić na przykład pierwszą damę do mówienia. A pani nie chciałaby, żeby Agata Duda zabierała głos? A słyszał pan polskie feministki, które krzyczały ostatnio, że każda kobieta musi samostanowić o sobie? To dajmy samostanowić o sobie pani Agacie Dudzie i dajmy jej wypełniać tę funkcję tak, jak ona to widzi. Nie zmuszajmy jej do czegoś, czemu ona nie hołduje. Ona wymyśliła taki sposób sprawowania swojej funkcji i jest jej wierna. Dobrze, ja akurat nie zmuszam nikogo, pierwszej damy również, natomiast to oczekiwanie bierze się nie tylko z pewnej tradycji, że jednak pierwsza dama czasami w ważnych sprawach zabiera głos, ale i z tego, że akurat Andrzej Duda podkreślał, że będzie zupełnie inny niż Bronisław Komorowski. Oczekiwano jakiejś daleko idącej zmiany, być może także dotykającej jego żony. Ale przede wszystkim i Polki, i Polacy widzą tę zmianę, bo po tej braku energii i ogromnym musie Bronisława Komorowskiego, który umęczony pokazywał swoje oblicze, wychodząc do Polaków, mamy prezydenta, który wyraźnie mówi, że będzie blisko polskich spraw i proszę nie mówić, że nie był, ponieważ i zarówno kwestie frankowiczów i wszystkie sprawy ważne, prezydent Andrzej Duda zabierał w tych sprawach głos. Zostawmy więc prezydenturę. Pani popiera jednoznacznie jak to zadanie wypełnia Andrzej Duda. Komitet Obrony Demokracji, to znowu z pani cytat, jest ruchem antyrządowym, który zmierza do obalenia legalnej władzy wybranej w demokratycznych wyborach. Co jest nieprawdą? Nie, ale to coś złego? Że ktoś chce zmienić władzę? No ale jakimi sposobami i jaką argumentacją? Jeżeli oczywiście KOT przedstawi realne argumenty, dlaczego zaraz, należy odsunąć PiS. Jakimi sposobami właśnie? No bo ja nie bardzo rozumiem. Protestują na ulicach. To jest prawo demokracji jako żywo. Co jest złego w tym, że ludzie wychodzą na ulicę? Wszystko cudownie i cieszmy się, że żyjemy w czasach, że możemy wyjść na ulicę i zamanifestować swoje poglądy. Tylko w momencie, kiedy zaczyna się przez to wszystko przebijać hasło musimy za wszelką cenę odsunąć PiS od władzy, to zaczyna się robić groźnie, nie uważa pan? Zaczyna brakować dla tej demokracji w tym momencie. A pani się czuje zagrożona przez KOD? Ja się nie czuję zagrożona. Ja bardziej patrzę na to z politowaniem i z ironią, ponieważ zauważyłam już przekaz w prasie porównywania KOD-u do KOR-u. Wie pan, mogę się tylko uśmiechnąć w tym momencie i powiedzieć z ironią, że nie porównujmy naprawdę manifestacji z czasów dyktatury komunistycznej i sytuacji, gdzie nie wolno było mówić, co myślimy i co sądzimy, do sytuacji, kiedy pan i ja możemy wyjść na polską ulicę i mówić, co chcemy, oczywiście w granicach prawa. Więc jest to przede wszystkim histeria, która się osadza tylko i wyłącznie na przekazie chcemy wrócić do władzy. Chcemy wrócić do władzy, chcemy te wszystkie subwencje, które dzielono, które PiS zakręcił kurek, nam się to nie podoba. To jest histeria, tam nie ma żadnego programu merytorycznego za tym. W porządku, ja bardzo chętnie podyskutuję
podyskutuje z panem, kiedy kot przedstawi listę argumentów i wypracuje na przykład kontrplan dla planu pana premiera Morawieckiego. No nie, 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 nie. Kot nie jest partią, dlatego nie ma programu gospodarczego. Ale zachowuje się jak partia. Zachowuje się jak partia i na czele protestów stoją liderzy opozycji. Tam jest Ryszard Petru, tam jest Grzegorz Schetyna. No ale, ale fakt, że tam są różni liderzy opozycji, liderzy partyjni, pokazuje, że łączy ich tylko ta część, która no właśnie jest ideą główną kodu, zatrzymać PiS, doprowadzić do respektowania roli Trybunału Konstytucyjnego. Nieprawda. Opozycja bardzo chętnie zawłaszczyła ten ferment, ponieważ sama nie potrafi wypracować niczego merytorycznego. I co się dzieje? W momencie, kiedy czarny protest daje jakiś wiatr w żagle w opozycji, opozycja się natychmiast reaktywuje, ponieważ był to rzeczywiście jedyny prezent polityczny Pani PiSu. Pani doktor, zostawmy na razie politykę. Wspomniałem o tym lobby gejowskim w kościele, dlatego, że są to słowa arcybiskupa Hozera wypowiedziane w tym studiu i Benedykt XVI w ostatniej książce powiedział, że nie poradził sobie z tym. A pani jako historyk kościoła może nam rzucić na to inne światło. Czy w polskim kościele jest lobby gejowskie? Dużo bardziej kompetentna osoba tutaj siedziała. Był to arcybiskup Hozer. Proszę duchownych pytać o kwestie związane ściśle z ale pani komentowała wcześniej jakby no to, co się dzieje w kościele. Stąd chętnie posłucham tego komentarza. Nie chciałabym się wypowiadać naprawdę na temat lobby gejowskiego w kościele. Mogę panu powiedzieć inaczej. Mamy papieża, który przede wszystkim zaznaczył kościół na peryferiach i rozprawił się z największą bolączką kościoła katolickiego. Na pewno nie do końca, bo pamiętajmy, że kościół tworzą tylko ludzie, ale rozprawił się z pedofilią w kościele, trwa reforma kurii rzymskiej i wszystko przed nami. Pani jest bardziej biskupie od biskupów, a nawet od arcybiskupów. Nie no, nie uzurpuję sobie prawa komentować akurat sytuacji, którą tylko i wyłącznie powinni komentować duchowni. Czy to prawda, co wyczytałem w Polityce, że chciałaby pani wyjechać na jakąś zagraniczną placówkę, ambasadorem gdzieś zostać? A takie informacje pojawiły się? No, to mnie pan zaskoczył. No, dobrze, to będziemy teraz rozprawiać na tym, co, nie, co zostało wydrukowane, czy to prawda, czy nieprawda. Nie, przecież jestem przyzwyczajona od roku, według tego, co pisały media, to już byłam u Korwina, byłam w Nowoczesnej, Pawła Kukisa, obecnie jestem w PiSie, a ja po prostu stoję po stronie Polek i Polaków, którzy chcieli... Chciałaby pani zostać ambasadorem, czy nie? Panie redaktorze, ja jestem po stronie Polek i Polaków, którzy wyjechali pierwszy raz w roku na wakacje, bo dostali program 500+. I mogą pokazać dzieciom morze, a nie po stronie celebrytów, którym ci Polki, Polacy przeszkadzają, bo nie mogą uprawiać jogi. Pani Magdo, ja wszystko zrozumiem, ale jak pani mi mówi, jak pani staje na czele walki z celebrytami, to ja naprawdę mogę nie przeżyć tego wywiadu. No, ja nie rozumiem. No bardzo panią przepraszam, ale pani cała kampania wyborcza nie była kampanią polityczną, tylko właśnie celebrycką. A to bardzo dziękuję, że pan dotknął tematu, że stereotypy w Polsce mają się dobrze. Teraz nie bardzo rozumiem, co pani ma na myśli. Ja wystąpiłam jako kandydatka na prezydenta i to nie ja próbowałam ukuć taki ramy i taki wizerunek, prawda? Ale to dziennikarki zarzucały pani, że pani wyłącznie kreuje jakąś markę. Ja nie pamiętam jakąś markę. Co pan markę czyta, ubrań. Panie redaktorze? Wpisy Moniki Olejnik? No rozumiem, tak, pamiętam ten wpis. No to przepraszam. Ale zaskakuje to pana w momencie, kiedy owa dziennikarka właśnie niedawno nam oznajmiła, że ona nie chciała w życiu stawiać kropki nad i, tylko chciała zostać projektantką butów. Wiem, że możemy porozmawiać o innych dziennikarzach, w tym się czuje pani dobrze. Porozmawiajmy jednak o pani, byłej dziennikarce. Bardzo proszę. To pytanie jest zasadnicze. No, rozumiem, nie chce pani wyjechać A to jest pytanie do na pana, placówkę i pani chce walczyć z celebrytami. To jest pytanie do pana kolegów, koleżanek po fachu. Dlaczego kandydatkę na prezydenta odpytuje się o sukienki, a kandydatów na prezydenta jakoś nie zadaje się pytania? Ja pani nie odpytuję o sukienki. Ale mówi pan o starym zjawisku, który działo się w kampanii prezydenckiej. Którego kandydata pytano o to, jakiej marki nosi garnitur? Ponieważ ja skompromitowałem się przed wejściem na antenę, nie wiedząc, jaką ma pani torebkę, więc może rzeczywiście ten temat zostawmy. W tej sprawie jestem kompletnie niewiarygodny. Ostatnie pytanie. Wiele osób, które podziela moje poglądy, namawia mnie do powrotu do aktywnej polityki. Szczególnie, że dotychczasowe elity nie zauważyły, że zostały przez Polaków odrzucone. Tak. Tak. Pani chce wrócić do polityki. Przede wszystkim zatrzymał się ten tramwaj tolerancja na przystanku przegrane wybory i ówczesne elity, obecne elity i minione właśnie wysiadają. Dokonuje się wymiana elit i uważam, że to należy zaznaczyć. Tramwaj tolerancja się zatrzymał i pani już nie chce tolerować tego. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi o słownik, który zaproponowano Polakom. Ten fałszywy słownik. Mam na myśli wartość prawdy w polityce i nagle okazało się, że zaproponowano nam słownik, że imigranci to są biedni ludzie, a ci wszyscy protestujący przeciwko nim to są oszołomy i nacjonaliści. Ja jestem przeciwna takiemu słownikowi. O tym jeszcze porozmawiamy podczas naszej następnej wizyty, bo widzę, że to się na jednym nie skończy. Chce pani wrócić do polityki, czy nie?
Ja nie umiem kokietować tak jak Włodzimierz Cimoszewicz, więc powiem wprost, podejrzewam, że moje drogi z polityką pewnie się jeszcze przetną. Ale gdzie, w którym miejscu? Zobaczymy, czas to na pokaże. Na prawo, na lewo, w środku? Na pewno po stronie Polek i Polaków zawsze będę stała. Nie, no jasne, oczywiście, ale Polki i Polacy mają różne poglądy. Niektórzy są lewicowi, inni są prawicowi. Moje poglądy są dostępne, wszyscy doskonale państwo je znacie i będę im wierna i jestem od kampanii prezydenckiej. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy czuje się nieusatysfakcjonowany, to zapewniam, że zadam te pytanie podczas następnej wizyty Magdaleny Ogórek. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.